10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, zwłaszcza tych, którzy obstawiają zakłady w internecie, kto wygra, bo widzą, że pojedynek jest taki, czterech przedstawicieli Michnikowszczyzny i jeden Normals, a teraz sobie rozkmincie, kto jest Michnikowszczyzną, a kto Normalsem według tego zakładu z internetu. Dobra, żarty na bok. Taka dziwna ta proporcja. Inaczej bym ją określiła. Jeszcze jakieś intro. Potem będzie na poważnie. Ale ty jesteś Michnikowszczyzna przecież. Dominika Wielowiejska, Grzegorz Soczyński, Wiktor Świetlik. Dzień dobry. Profesor Mikołaj Cześnik. Ja jedyny jestem tylko z tytułem czy stanowiskiem, tak? Magister Marcin Meller. Dzień dobry. Nawet doktoratu nie zacząłem. Jakie macie tytuły naukowe swoją drogą, Dominika? Ja mam tytuł magistra sztuki oraz MBA, ale zastrzegam, nie w Collegium Humanum, tylko w Akademii Koźmińskiego. Czy chciałaś w spółkach zasiadać? Nie, ja to zrobiłam w latach 90. to MBA. Grzegorz Stroczyński? Nie, lepiej nie mówić. Nie będę. Wykształcenie na Kwaśniewskiego? Wykształcenie na Kwaśniewskiego. Okej, okay. Wiktor Świetlik? Ja jestem magistrem, ale na emeryturze to zmienię. Ale wykładowca też jesteś, tak? No jestem, tak, nauczycielem akademii. Dla studentów Megi, tak? Dobra. A jesteśmy w restauracji Oficyna w Pałacyku Rosalind dzięki uprzejmości firmy NAK, która jest producentem oraz dystrybutorem urządzeń ogrodniczych i elektronarzędzi. I jak my tu skończymy, bo jesteśmy na żywo, od 13 otwarta jest tutaj ta restauracja, w której jesteśmy, ten park, ten ogród, także zapraszamy serdecznie. Wiem, że w trakcie programu czasami ludzie dzwonią, żeby tutaj sobie zarezerwować. Zachęcam. My będziemy popielić trochę. Tak, także to ogłosiłem. I teraz, słuchajcie, no to przejdźmy do Adrema. Zbliżają się bardzo szybko wybory samorządowe. I rzucę takie dwa teksty. Minister Kosiniak-Kamysz w wywiadzie powiedział, że to będzie taka druga tura, dogrywka wyborów parlamentarnych z 15 października. No dobrze, tu się zatrzymajmy. I teraz, czy to będzie druga tura wyborów 15 października? I co to w zasadzie będą wybory? Bo normalnie to powinny być wybory samorządowe, prawda? Decydujemy o tym, jak nasze miasto wygląda, ale jak tak czytam prasę od lewa do prawa, znaczy prasę, internet, prasę, różne wideo, od lewa do prawa, to mało kto traktuje te wybory. A jeżeli już ktoś podkreśla bardzo samorządowość, to dzisiejsza opozycja, czyli PiS, która chce to bardziej właśnie na te sprawy lokalne. Ale tak dziennikarze raczej tego nie traktują jako wybory samorządowe. No dobrze, to tyle intro i prosimy pani... A, Dominiko, Już mogę zaczynać? Tak. Speech? Nie, bo to jest taka świecka tradycja, żeby tutaj trochę ponarzekać na kanał Zero, więc... A proszę bardzo, tak. Chciałam powiedzieć dwa słowa, bo znalazłam się w sytuacji niekomfortowej z tego powodu, że okazuje się, iż Piotr Głuchowski, mój kolega z gazety, wysłał Krzysztofowi Stanowskiemu prośbę o rozmowę. Krzysztof Stanowski zlekceważył to, po czym Głuchowski napisał, że jak mnie pan olewa, to chociaż może mailowo będę mógł zadać pytania. I Krzysztof Stanowski coś odpowiedział w sposób, który nie do końca rozumiem, ale ujawnił tego SMS-a Piotra Głuchowskiego, że niby to jest jakiś wielki skandal. Nie wiem, na czym ten skandal miałby polegać, że ktoś chciał porozmawiać o źródłach finansowania kanału Zero. Nie uważam, żeby to było jak coś złego. Źródła finansowania, no w imieniu.
Okej, ale nie za bardzo rozumiem ten myk w wykonaniu Krzysztofa Stanowskiego, że ujawnia SMS-y, które nie wiem, czego mają dowodzić. No, miały dowodzić tylko tego, że ktoś chciał z nim porozmawiać, bo tekst powstawał. Ale może szefowie powinni rozmawiać i na przykład Krzysztof Stanowski z Adamem Michnikiem i obydwaj o źródłach finansowania swoich mediów na przykład. To by była prawdziwa samorządność dziennikarska. Nie sądzę. Jeśli chodzi o finansowanie Agory, to napisano już tyle artykułów, że wiedza na ten temat jest szczegółowa. Ale wiecie, Dominika, masz chyba rację. Ja chyba wprowadzę naprawdę... To taka tradycja. Na początku programu będzie taki teaser, trailer, co w tym tygodniu odwalił Krzysztof Stanowski. To jest, prawda, wolne głosy, można uczestniczące. Krzysiu, pozdrawiam. Także nie, ja... Tak, i od razu się przyłączam do krytyki stylu Stanowskiego, wulgaryzmów, bo lubimy sobie na silnych razem narzekać, na różnych innych, to też ponarzekajmy i w tym przypadku oczywiście na teksty seksistowskie w stosunku do kobiet i tak dalej, to już tak tradycyjnie. Żeby to mamy. Stał się zadość. Słuchajcie, króciutko na temat wyborów samorządowych. Chciałem tylko powiedzieć, bo tego zapomniałem, a obiecałem ci, że powiem, żeś założyła swój kanał YouTube'owy Dominika Wielowiejska, gdzie po prostu tu opowiadasz o polityce, tłumaczysz politykę. I o kulisach różnych wydarzeń i decyzji. Mówisz jak jest. Dominika mówi jak jest. Jeśli chodzi o wybory samorządowe, tutaj ciekawe jest rzeczywiście to, że przypomnę wam, iż Prawo i Sprawiedliwość samo zdecydowało, że chce, aby te wybory zostały przesunięte. Moim zdaniem zrobiło to na swoje nieszczęście, jak się okazało. A ta kalkulacja, by przesunąć wybory i by ta kadencja samorządowców trwała trochę dłużej, wynikała z tego, iż PiS był przekonany, że wybory wygra. Bo sondaże też jeszcze w sierpniu, we wrześniu pokazywały, że Prawo i Sprawiedliwość ma wysokie notowania i że z Konfederacją będzie mieć większość w Sejmie. I ta kalkulacja obróciła się dzisiaj przeciwko PiS-owi, bo ewidentnie w sondażach widać, że Prawo i Sprawiedliwość słabnie. Koalicja Obywatelska prawdopodobnie przeskakuje Prawo i Sprawiedliwość. To, że Donald Tusk nie dogadał się z Lewicą w sprawie wspólnego startu, moim zdaniem wynikało z tego, że i Platforma ma wewnętrzne sondaże, które wskazują, iż jest w stanie w tych wyborach, oczywiście do sejmików wojewódzkich, prześcignąć PiS. W związku z tym nie potrzebowała specjalnie Lewicy do tego, żeby świętować swoje ewentualne zwycięstwo. Aczkolwiek w tym ostatnim sondażu dla OKO.press i TOK FM, to PiS nadal miał niewielką przewagę nad Platformą, ale we wszystkich pozostałych PiS jednak słabnie i być może tak będzie, nie wiem na pewno, ale widziałam takie prognozy, które wskazują, że PiS może liczyć na zwycięstwo w podkarpackim i lubelskim, natomiast jeśli chodzi o resztę sejmików, to sytuacja dla tej partii jest bardzo ciężka, więc jeżeli nazywać to drugą turą wyborów parlamentarnych, a bardzo często tak bywa, że partia, która przychodzi pierwsza na metę, później zbiera swego rodzaju premię, bo ludzie wolą stawiać na zwycięzców i to w zasadzie jest dość powtarzająca się reguła. Więc oczywiście nie wykluczam, że te wybory do sejmików będą dla Koalicji Obywatelskiej i dla Trzeciej Drogi sukcesem. Proszę, Wiktor. No ja się zgadzam z tym, że rzeczywiście to jest w sensie psychologicznym, z perspektywy elektoratu, kontynuacja. PiS jest w tym momencie na równi pochyłej i to miał każdy, kto przegrał wybory. Platforma w kilka miesięcy, szczególnie w pół roku, mniej więcej 10 miesięcy po przegranych wyborów prawie znikała. Naprawdę miała fatalne sondaże i PiS jeszcze... była Nowoczesna. Była Nowoczesna, która ją trochę konsumowała, ale PiS też ma swoje problemy, więc im będzie leciało w dół, do tego jeszcze mają sporo swoich problemów wewnętrznych. Natomiast pytanie, czy ten sondaż ogólnopolski przełoży się na sytuację wyborczą w regionach, gdzie jest bardzo różnie. No, po pierwsze wiadomo, że wielu kandydatów Prawa i Sprawiedliwości kandyduje z rozmaitych lokalnych komitetów i te lokalne komitety są trochę niewiadomą. Tak naprawdę bardzo lokalnie to jest zagadką. Jeżeli chodzi o duże miasta i tak naprawdę miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców, a nawet te średnie miasta, to PiS i tak ma przerąbane, bo tych miast ma zaledwie kilka. No pozostają sejmiki. To się rozegra w trzech sejmikach, które są ciekawe.
ciekawe. To jest lubelskie, gdzie nie wiadomo, podkarpackie wiadomo, lubelskie nie wiadomo, małopolskie nie wiadomo i świętokrzyskie do przypomnienia w ostatnich wyborach cudownie zdobyte przez PiS. No tutaj im będzie bardzo trudno. Nawet to jest kilka płaszczyzn, bo jedna to są sejmiki. Sejmiki są ważne, bo w sejmikach dzieli się kasę. W ogóle samorząd będzie ważny, bo przecież runie ta gigantyczna suma pieniędzy z KPO, które trzeba będzie bardzo szybko rozdzielić, bo my będziemy mieli bardzo mało czasu na rozdysponowanie tego i w tych samorządach ktoś to będzie musiał dzielić, więc no, to jest bardzo, bardzo istotne, kto będzie to rozdzielał na poziomie samorządowym, bo to o samorządy musi zahaczyć. Nie wyobrażam sobie, żeby tak szybki zastrzyk gotówki do tak szybkiego rozdzielenia nie zawadził o te samorządy. Chociażby rozmaite zgody lokalne, inne rzeczy, to na tym poziomie też się będzie decydowało. No a druga rzecz to jest taka kwestia prestiżowa, czyli to jak kto wyjdzie pod kątem wyborów europarlamentarnych, a nawet prezydenckich, bo ten cykl jest bardzo duży i rzeczywiście to jest taki cykl wyborczy i dla PiS-u tak naprawdę w tym momencie, to ja myślę, że tak porównując to trochę do giełdy, to oni muszą zatrzymać na razie bessę i się utrzymać po prostu na jakimś stałym poziomie, żeby zacząć myśleć o odbudowie, o zbieraniu kapitału. I no właściwie moim zdaniem to jest wyzwanie dla PiS-u, tak naprawdę zatrzymanie się. Ale też ciekawe jest na przykład to, co się będzie działo między losy lewicy, która moim zdaniem jest w bardzo marnej sytuacji, bo ci czołowi liderzy opinii, też Instagramowi, te wszystkie profile prokobiece i tak dalej, one będą optowały za Koalicją Obywatelską. I zobaczymy, czy to takie dokrącenie tych kilku milionów głosów ludzi, którzy w gruncie rzeczy nie głosowali, tego instagramowego elektoratu, czy uda się w przypadku wyborów samorządowych. Już oddaję głos panu profesorowi, tylko chciałem powiedzieć, to nie są atrapy. Możemy jeść. Jedzonko, także można się częstować. Tydzień temu Jan Wróbel dał przykład, on zawsze daje przykład. Tak, ale zjadł wszystko? Czy... Zjadł strasznie dużo, rozumiem. Pozdrawiamy pana redaktora. Jak na Wróbla, czy jak na normalnego? Jak na Wróbla, oczywiście. Jak na Wróbla, to tak umiarkowanie. Czyli no. Jak ktoś dużo zje, to dowie się za tydzień, że dał popis dzisiaj. No, na pewno nie weźmiemy. Chyba są atrapy w takim razie. Nie, kiedyś tylko dygresję, kiedyś ten Janusz Zaorowski, reżyser, mówi, że w dawnych czasach, teraz to już są super sztuczne, ale że jak się kręciło film i żeby aktorzy przy kolejnych dublach nie zeżarli tego, co na stole, to się polewało jakąś naftaliną czy coś w tym stylu, wiesz. Nie jest polany naftaliną. Można było jeszcze podpalić. Świeże pyszności. Prawdę. Panie profesorze. Jak na sztuczne, bardzo smaczne. To ja bym dorzucił do tego wszystkiego, co powiedziała Dominika i Wiktor, jeszcze dwie rzeczy. No po pierwsze, to, o czym powiedziałeś, rozgrywa się to na czterech płaszczyznach, bo to są cztery różne głosowania i cztery różne wybory. I w niektórych jest pozamiatane, tak jak w wyborach prezydentów, dużo mniej ciekawych z punktu widzenia obywateli całej Polski, w wyborach burmistrzów i wójtów, to jest w ogóle nieciekawe, bo to ilu znamy wójtów, prawda? Poza własnym. Oczywiście tutaj w Rozalinie też jest jakiś wójt i tego wójta, nie wiem, czy tutaj... Ja znam wójta gminy Sorkwity. Bardzo dobrze, pozdrawiamy wójta gminy Sorkwity, natomiast generalnie wójtowie nie są osobami znanymi, w przeciwieństwie do prezydentów dużych miast, to jest dosyć naturalne. To, co mi się wydaje bardzo ważne, to, że poza sejmikami wojewódzkimi, które oczywiście mają swoją ustrojową rolę do odegrania, a jednocześnie o tej roli obywatele i obywatelki nie wiedzą za dużo, stąd też w tych wyborach często zdarzają się takie historie jak w roku 2014, to bardzo istotne są także na przykład wybory powiatowe, o których prawie w ogóle nie rozmawiamy. Tymczasem rady powiatów są bardzo istotnym elementem samorządu i tam się już na pewno dużo dzieje, tylko my tego nie widzimy, bo znowu powiem to, nie jest to seksowne, ciekawe, etc. Natomiast druga rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest ta kwestia tego czwórskoku wyborczego, bo tutaj odbywa się pewna bardzo ciekawa rzecz, która moim zdaniem przypomina mi do pewnego stopnia to, co się działo w latach 2004-2005, a mianowicie toczy się walka o to, żeby w tym bipolarnym systemie, w którym z jednej strony mamy Platformę, a z drugiej strony mamy PiS, żeby PiS wycisnąć, czy też spowodować, żeby to nie PiS właśnie był tą drugą, tym drugim krańcem kontinuum. To nie będzie pewnie łatwa walka, ale myślę, że ona się toczy i gdzieś tam u tych marketerów i strategów trzeciej drogi, Platformy myślę też,
w mniejszym stopniu chyba lewicy. Gdzieś ten pomysł wypchnięcia Cimoszewicza i zastąpienia go, no właśnie, Cimoszewicza, mówię w tym wypadku Kaczyńskiego, to Kaczyński będzie odgrywał rolę Cimoszewicza, PiS będzie odgrywał rolę SLD i on ma zostać wypchnięty, a to główne napięcie ma być między tymi, którzy do tej pory są w koalicji. Tak było z Platformą i PiS-em. Przypominam, że w wyborach samorządowych bodajże 2002, nawet w niektórych okręgach w wyborach do sejmików była koalicja PO-PiS. To chyba 2002, prawda? Tak mi się wydaje, że to były wybory. Tak. Tak, 2002 tak. roku. Więc to mi się wydaje ciekawe i to jest to drugie dno, którego chyba tutaj nie widzimy. Tutaj też toczy się ta walka o prezydenturę 2025, czyli pytanie o to, czy do drugiej rundy wchodzi Hołownia i Trzaskowski, albo ktoś inny. Czy też wchodzi tam jakiś kandydat Prawa i Sprawiedliwości? Bo to tak naprawdę o to toczy się gra i o to, czy uda się, ja abstrahuję od tego, czy to dobre, czy złe, ale czy uda się spowodować, żebyśmy wyszli poza ten duopol, bo w tym momencie ewidentnie jest tak i te wyniki badań, które pojawiały się w ostatnim tygodniu, też to pokazują. No, mamy dalej dwa bardzo silne, duże, kilkumilionowe, sześcio, ośmiu, może nawet milionowe plemiona z jednej strony PiS, z drugiej strony PO. Pewnie było dobrze by to zmienić, bo ten podział jest do pewnego stopnia już dysfunkcjonalny. To znaczy tam głównie rządzi emocja i to czasami emocja bardzo, bardzo zła, taka toksyczna, bym wręcz powiedział. Osoba bez tytułu naukowego, Grzegorz Stroczyński. Ja mam, tak. Od lat żywisz nadzieję, że ten duopol się przełamie. Znaczy, no nie zdradza, mówisz o tym publicznie, że może w tych wyborach, że to się jakoś rozhermetyzuje. No na razie twoje nadzieje się nie spełniają. No przeciwnie, ja uważam, że się spełniają. Nie, no spełniają się. Dobra, to jedziemy. Spełniają się, jest trzecia droga. Wybory zresztą, to, że nie rządzi PiS, jest zasługą pewnego rozhermetyzowania. No trzecia droga wykręciła dobry wynik. Platforma miała szklany sufit, nadal ma i wiesz, bez trzeciej drogi, bez Hołowni, bez tego manewru dwa tygodnie przed wyborami, że drogie trole internetowe, przestańcie hejtować Hołownię, okej, zgadzamy się, że oni są równoprawną siłą. Bez tego manewru Tuska prawdopodobnie ten wynik trzeciej drogi byłby gorszy, więc jakby granie na depolaryzację i polaryzacja jest, to już jest dygresja, ale polaryzacja jest po prostu dysfunkcjonalna w tej chwili. No, państwo polskie ma w perspektywie 3-5 lat. Wszyscy wiemy co, jaką perspektywę. Być może, to wcale nie jest oczywiste, że będzie wojna, ale trzeba się na to szykować. I po prostu polaryzacja, w której takie projekty jak CPK wpadają w tryb idiotycznej dyskusji, czy to jest projekt pisowski, czy to jest projekt gigantomania, czy to ma sens, czy nie ma sensu, ale nie jest ta dyskusja prowadzona w żaden sposób merytorycznie, tylko wyłącznie politycznie, no to po prostu polegniemy za te parę lat, w razie czego, gdyby się coś miało wydarzyć. Te wybory samorządowe są... obie strony, znaczy PiS i Platforma, próbują jeszcze raz nas przekonać, że to jest bój ostatni o polaryzacyjny, czyli bój między Kaczyńskim i Tuskiem, dożynanie watachy, trzeba PiS dobić, prawda? Padają te wszystkie hasła. PiS robi też bardzo wiele, żeby sytuację spolaryzować i te okrzyki o torturach, o końcu świata, końcu demokracji, które zresztą znamy też jakby z poprzedniej odsłony, są też grą na to, żeby spolaryzować sytuację, żeby była tylko Platforma, PiS, nikogo innego, ani żadnej Konfederacji, a po drugiej stronie żadnej Lewicy, ani Hołowni, tylko żeby były dwa wielkie bloki. I wydaje mi się, że to paliwo się wypala. To znaczy widać, że że kręci to coraz mniejszą, cały czas dużą, ale coraz mniejszą liczbę uczestników debaty publicznej, a więcej emocji, wydaje mi się, w tej chwili budzą takie sprawy jak, nie wiem, kwestia w Warszawie na przykład but alkoholowych. O tym powinny być te wybory, czy którzy kandydaci chcą zamykać budy alkoholowe na noc, a którzy są za tym, żeby była cały czas wolna amerykanka. No. Co do but alkoholowych, zgadzam się, że to jest super istotny problem i tak dalej. Obawiam się, że jak przyjdzie co do czego, to będzie decydował, wiesz, paru procent. T- t-
Tak, oczywiście. Znaczy, ale słuchaj, to się może zmienić. Po pierwsze, to się może to zmienić. Się zmienia, no. Po pierwsze, to się zmienić. Po drugie, może zmienić. Po drugie, naprawdę mam wrażenie, że państwo polskie stoi przed tak dużymi wyzwaniami, że te podrygi polaryzacji to są już ostatnie momenty. Jeszcze wybory prezydenckie być może będą na tej emocji. I tyle. No. A ja Budy, bym... ja mogę o Budach? Bo Budy, proszę, tak. Bo Budy wydaje... Znaczy, zaraz, spoko, spoko. Nie, żeby niedziela rano to był najlepszy moment do rozmawiania o Budach alkoholowych, ale wydaje mi się, że... Właśnie najlepszy. Najlepszy, tak? Dobrze, to... Nie, przepraszam. Napiję się wody trochę. Natomiast zupełnie serio. To nie jest sprawa błaha i ona jest absolutnie nieoczywista. To jest w istocie głęboko aksjologiczna i kulturowa kwestia tego, czy można, oczywiście, wychodząc z tego budynku, oczywiście, po przejściu 100, 200, 300 metrów kupić wysokoprocentowy alkohol, czy też nie. O trzeciej w nocy. O trzeciej w nocy, prawda? Wszędzie właściwie. To nie jest i to ona też nie jest absolutnie błaha z punktu widzenia na przykład zdrowia publicznego. No, to, że w Polsce jest możliwość chlania, nie tylko picia, ale chlania wody o trzeciej w nocy w każdy dzień tygodnia. Nie, chlać wody możesz. Chodzi o nie, to, ja jest wiem, normalne, że możesz na stacji benzynowej o trzeciej w nocy chodzi kupić wodę i w budzie 100 metrów od swojego okna. I moim zdaniem o tym należy rozmawiać. To nie jest błaha rzecz. Jak najbardziej. Znaczy, ja przy wszystkich różnicach dzielących śledzę pilnie profil Jana Śpiewaka na Instagramie, gdzie on jest po prostu na prywatnej wojnie z totalnym handlem alkoholu. I ja też widzę, jak to się krok po kroku zmienia, bo myśmy rozmawiali z Grześkiem, nie w programie wcześniej, że kiedy pojawiły się, bo tak, Kraków już coś z tym zrobił i to sama policja mówi, że spadek przestępczości, spadek interwencji. I to jest, interwencji. Słuchajcie, są po prostu jakieś nieprawdopodobne liczby. Wrocław też już przynajmniej 47%. Pierwsza reakcja w Warszawie była taka, że Rafał Trzaskowski powiedział, że to tam zaraz meliny będą i tak dalej, ale... I tu dochodzimy do tego, że coś się zmieniło w nastrojach społecznych, bo już Trzaskowski trochę zmienił to podejście. Znaczy, kandydatka Bieja stawia ostro na ograniczenie alkoholu. Ja tu zdaję sobie sprawę, że reakcja... Nie, zaraz. Nie ograniczenie dostępu. Ograniczenie dostępu w jakichś godzinach. No przecież o tym rozmawiamy. W godzinach nocy. Jak ktoś wie, że o trzeciej w nocy go będzie suszyło, to sobie kupuje flaszkę po prostu w sobotę rano i już. Ale to też jest sprawa właśnie chociażby... Zamraża ją nawet. Jest sprawa godzin nocnych. Znaczy to jest pierwszy krok. No bo tam stacje benzynowe, czy tam te sklepy, gdzie przy każdej kasie jest, ale dostęp nocny. I to się okazuje w praktyce tam, gdzie to zrobiono, że nie ma żadnych tych skutków negatywnych, o których mówiono, natomiast są skutki pozytywne, to znaczy służące wszystkim obywatelom, to znaczy poprawa bezpieczeństwa. Tyle. Wiktor. To jest, zacznę od końca. Jeżeli chodzi o Budy, to tak, no to jest problem, który narasta i wszyscy to widzą, natomiast moim zdaniem to się powinno rozwiązać na poziomie centralnym. To znaczy oczywiście, że samorządy mogą to robić. Te zakazy będą budziły protesty, tam Mensen będzie pił i mówił, że proszę bardzo, ja mogę i tak dalej. Z drugiej strony, no wiadomo, że część osób może kupić ten alkohol, które nie są alkoholikami albo nie wywołują burt, więc to jest też nawet w tych godzinach zakazanych, więc to jest jakiś określony problem. Moim zdaniem powinno się to rozwiązać na poziomie centralnym. Jest rozwiązanie, które daje samorządom możliwość wprowadzenia takiego ograniczenia. Ale moim zdaniem problemem podstawowym jest to, że dwa koncerny handlowe walczą ze sobą i wódka jest po 10 zł. Tak? No to jest dużo większy problem niż to, to w jakich jest, godzinach jest, sprzedają. Aczkolwiek oczywiście nie potrafię zweryfikować, co tworzy większy problem, ale mamy z tym problem, ten problem narasta. Wiem o tym bardzo dużo osobiście. Natomiast jestem abstynentem od dłuższego czasu. Natomiast jeżeli chciałbym wrócić, bo się nie zgadzam z tobą gruntownie, że polaryzacja znika. I trzecia droga absolutnie nie jest przykładem tego, że polaryzacja znika. Jeżeli ktoś dzisiaj łamie ten model polaryzacyjny, to dla mnie łamie model polaryzacyjny po pierwsze Lewica, po drugie Konfederacja. Natomiast trzecia droga jest przebudówką i przykład CPK bardzo dobrze pokazuje. To jest tylko takie w sensie polaryzacyjnym. To jest tylko takie udawanie, albo właściwie to jest model, gdzie mogę na kogoś zagłosować, zostając jestem w tej polaryzacji, tak naprawdę to nie chcę głosować, moją główną emocją jest antypis, ale nie chcę głosować na Tuska. To głosuję na trzecią mówimy drogę. Mówimy o polaryzacji, ale... PO, Tusk kontra Kaczyński, ale Grzegorz, to się kończy. Polaryzacja ale, Grzegorz, ale gdzie, w sensie... była, gdzie była trzecia droga w sprawie CPK-u?
Nie było jej. Tam była aktywna swoją drogą. PiS też przyspał swoją własną sprawę i aktywna się okazała lewica w tej sprawie, tak? Z posłanką Matysiak, która się okazała głównym fajterem w sprawie właściwie, którą powinien ciągnąć PiS, tak? Natomiast gdzie była trzecia droga? Trzecia droga, no okej, no była tam ta rozgrywka związana z Moralesem i tak dalej, tego typu tam rozmaite... To są po prostu walki o punkty wyborcze, o media, tak? Też to napuszczanie hejtu na Hołownię, tego typu rzeczy. Natomiast generalnie rzecz biorąc, moim zdaniem, trzecia droga się w pełni wpisuje w model polaryzacyjny. On będzie funkcjonował. Będzie też funkcjonował siłą swoich struktur. Prawo i Sprawiedliwość i przede wszystkim Koalicja Obywatelska. Ale to mają gigantyczne poczekajcie, bo nie, bo jest pewne nieporozumienie. Tylko jedną... Grzegorz, odpowiadasz tak, Dominika. Tak, krótką rzecz powiem. Otóż w depolaryzacji i w dysfunkcjonalnej polaryzacji w ogóle nie chodzi o to, że kochajmy się, nie kłóćmy się tak dalej. Kłóćmy się do cholery, tylko kłóćmy się o CPK i merytorycznie. Kłóćmy się o to, jak się przygotować do wojny. Kłóćmy się o mieszkania. Te tematy już, zwróćcie uwagę, obudy alkoholowe, prawda, bo to jest to, co ty powiedziałeś. Przecież to jest dyskusja o pewnej filozofii życia. Czy chcemy żyć 100 metrów od okna, masz całą noc na walankę i chlanie wódki i małpki wszędzie porozrzucane, czy jakoś inaczej chcemy, prawda, po tych 30 latach wolnej Amerykanki. Dyskutujmy o tym, a nie o tym, prawda, czym się zajmuje Twitter, to znaczy, że Tusk tutaj Hitler, nie, Kaczyński Hitler, prawda, i tak dalej. To znaczy... To umiera. Twój Hitler jest gorszy od naszego Hitlera. Ale za 5.12 przy wyborach przez Instagrama tak. Przeleci algorytm z uśmiechniętą Polską i, tak jest, i rozmaitymi ogólnymi hasłami, które zaktywizują ludzi nigdy nie głosujących i nie orientujących się. Ja bardziej trzymam tutaj z Grzegorzem w tej sprawie, dlatego, że mamy masę tematów i po prostu w niektórych tematach akurat trzecia droga nie zajmuje wyrazistej pozycji, natomiast są sprawy, która jest bardzo wyrazista i weźmy na przykład sprawę ustawy aborcyjnej, która naprawdę jest palącą kwestią i dla kobiet jest bardzo ważna. I tu mamy sytuację, w której nie doszło do takiego podziału, o którym zresztą Prawo i Sprawiedliwość marzyło. To znaczy konserwatywny, tradycjonalistyczny PiS, ewentualnie Konfederacja, a po drugiej stronie ohydne lewactwo, które chce zabijać dzieci nienarodzone. Do tego typu polaryzacji na przykład tutaj nie doszło, ponieważ trzecia droga jest w tej sprawie podzielona. Część z nich to są konserwatyści, którzy nie chcą liberalizacji ustawy aborcyjnej. Więc w zależności od tego, jaką sprawę weźmiemy, to możemy dyskutować o tym, na ile ta polaryzacja istnieje czy nie. Oczywiście w interesie Koalicji Obywatelskiej jest to, żeby krzyczeć, tak jak powiedział Grzegorz, że trzeba PiS wykończyć ostatecznie, żeby już tutaj uratować Polskę przed Prawem i Sprawiedliwością. Dlatego, że Koalicja Obywatelska po prostu boi się takiego syndromu. A już żeśmy PiS odsunęli od władzy, to już możemy zostać w domu, bo jest nam wszystko jedno. Ale posłuchaj, po co rozmawiać o tym, kogo wsadzasz do spółek, jak można rozmawiać o Kaczyńskim cały czas? No rozumiesz, no to jest oczywiście, dlatego też, ja uważam, że Koalicja Obywatelska bardzo się w gruncie rzeczy ucieszyła z tej afery z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem tak samo, i parę innymi. Teraz też bardzo siedem komisji śledczych, które mają odwracać twoją bardzo uwagę ciekawe, od rządzenia. Nie, ja uważam, że te komisje śledcze jedyna rozsądna to Pegasusowa. I uważam, że PiS rozliczał Platformę z jej rządów. Uważam, że absolutnie Platforma może teraz kompletnie rozliczać. Nie rozliczał z rządów, tylko brzmiało jakieś tsunami. Nie, były komisje śledcze. No co ty, była komisja śledcza VAT-owska, Amber Gold. Ale coś z tego wynikało nic. No nie wynikało, ale każdy miał prawo się zapoznać z rozmaitymi informacjami na ten temat i po prostu przekonać się, czy to Amber Gold to rzeczywiście był spisek na górze i rozkradli Polskę, czy jednak PiS-owi nie udało się przedstawić tego typu. Więc ja tutaj nie jestem tak kategoryczna w sprawie komisji śledczych. I tylko chcę wam powiedzieć jedno, że oczywiście, jeśli chodzi o alkohol i obudy, to jest jeden z elementów, który zajmuje lokalne społeczności, którego my swoim rozumem w
centralnej Polsce tutaj w stolicy nie ogarniemy, dlatego że każdy powiat czy każda gmina żyje jakimiś swoimi problemami. Tych czynników, które wpływają na taki, a nie inny wynik wyborów samorządowych, jest bardzo wiele i to buzuje wbrew pozorom. Znaczy wsiędziesz do taksówki, to taksówkarz po prostu będzie narzekał, że Trzaskowski mu nie zmienił stawki już od bardzo wielu lat i on już nigdy więcej na Trzaskowskiego nie zagłosuje. No z drugiej strony oczywiście Trzaskowski kieruje się interesem mieszkańców i boi się, że jak te stawki będą podniesione, to wynikną z tego dla niego kłopoty. Także jest masa lokalnych spraw i jakichś lokalnych problemów, które są po prostu charakterystyczne dla danej społeczności lokalnej, której my nie ogarniamy, ale to ma olbrzymi wpływ na ten wynik wyborów. Może w najmniejszym stopniu. A moim zdaniem te sprawy są, ale... te sprawy są bardzo ważne. Pan profesor... Przepraszam. Nie, ale to... Jedno słowo. Moim zdaniem te sprawy są bardzo ważne, ale bez względu na to, jakie decyzje w tych wszystkich sprawach podejmowałby Rafał Trzaskowski, to wygra wybory w Warszawie i wygra z przyczyn kulturowych, ze względu na profil społeczny Warszawy, ze względu na media, na właśnie te dużo większe, na duże animozje kręcone przez bardzo duże kombinaty medialne, tak? Tak samo jak gdzieś tam we wschodniej Polsce, na Podkarpaciu wygra PiS, bez względu, jaki miałby stosunek do alkoholu i podobnie, jaki by miał Trzaskowski. Ja bym sobie marzył oczywiście, żeby ludzie brali, zastanawiali się, ten kandydat to proponuje, a to rozwiązał. Tutaj ścieżka, obiecuje ścieżki rowerowe, ale te ścieżki prowadzą mnie na ulicach między samochodami albo kończą się płotem z zakazem przejazdu. No to ja na niego więcej nie zagłosuję. Ja w Warszawie tego nie widzę i szczerze mówiąc w żadnym innym mieście tego nie ma. Ja się zgodzę z tym, że w dużych miastach jest to o wiele mniej widoczne, natomiast Polska nie składa się tylko z dużych miast, tylko z mniejszych miejscowości, gdzie te kwestie lokalne odgrywają bardzo dużą rolę i myślę o gminach, o wyborach burmistrzów czy wójtów i tam te sprawy są jednak istotne. No, faktycznie Warszawa jest takim miastem, ale w Krakowie nie wiem, co się wydarzy tak naprawdę. No, ale wiemy, co tam się zadzieje, Krakowie bo zestaw kandydatów jest próbowałem rozkminić, o co chodzi w Krakowie i się pogubiłem po prostu, kto jest im... Ale moim zdaniem w Krakowie sprawy lokalne będą odgrywać ważną rolę, a nie tylko przynależność partyjną. To jest dowód na to, że ta sytuacja zdrowieje, bo ja się w pełni zgadzam, że polityka powinna być o tym, co nas na co dzień boli. To, co nas boli na poziomie gminnym, czy też na poziomie osiedlowym w Warszawie, nawet czy w Krakowie, jest jakąś funkcją tego, co się dzieje zarówno na poziomie centralnym i regulacji na poziomie centralnym, jak i tych regulacji na poziomie gminnym, powiatowym, czy tam wojewódzkim. I naszym zadaniem pewnie trochę też jest to, żeby przypominać i politykom, i widzom, których pozdrawiamy, i słuchaczom, o tym, że my też jesteśmy do pewnego stopnia odpowiedzialni za to, żeby zadawać pytania i żeby życzyć sobie tego, żeby... Bo ty powiedziałeś, że chciałbyś żyć, no to się nie wydarzy samo z siebie, prawda? To znaczy, to nie będzie tak, że politycy przyjdą i będą się zajmowali rzeczami i polityczki, chociaż to częściej politycy niż polityczki, zajmowali się tymi sprawami, które są dla nas najistotniejsze. Oni się będą zajmowali tym, na co my im pozwolimy, żeby się zajmowali. Oni się będą zajmowali, tak jak Grzegorz powiedział, tym, że wasz Hitler jest gorszy od naszego Hitlera i wy jesteście niedobrzy, a my jesteśmy dobrzy, tak? Moja racja jest najmojsza i tak dalej, prawda? Dobrze to już pokazał, w dniu świra Koterski. Prawda? Marek Koterski. Natomiast mnie brakuje trochę i moim zdaniem to jest ten brakujący element w zrozumieniu dobrym tego, skąd ta polaryzacja i skąd wszelkie działania depolaryzacyjne się nie udają. No trochę brakuje w tej dyskusji rzeczy najbardziej fundamentalnych. Trochę o tym zaczęliśmy mówić. No gdzieś tam na samym końcu są bardzo realne interesy, zarówno poszczególnych obywatelek i obywateli, jak i podmiotów gospodarczych. I my o nich w ogóle nie rozmawiamy. To znaczy albo rozmawiamy dużo, dużo za mało. Tymczasem w Polsce jest masa ludzi, którzy oczekują na przykład tego, żeby podnieść podatki, bo oni na tym ewidentnie skorzystają. Zwróćcie uwagę, że w Polsce właściwie dzisiaj głośno o tym, żeby podnieść podatki. Kto chce podnieść podatki? No więc właśnie. Ale przecież to nie jest normalne, żebyśmy... Absolutnie normalne, że ludzie nie chcą. Znaczy nie, zaraz. Ja bym powiedział, że to także po naszej stronie i przy tym stole powinno paść to, że są miliony ludzi w Polsce, którzy są i powinni być, i są najprawdopodobniej żywotnie zainteresowani tym, żeby podnieść podatki. Oczywiście nie VAT na żywność, tylko na przykład podatki dochodowe, prawda?
akcyzę na pewne rzeczy, czy też VAT na przykład na artykuły luksusowe, których... Jasne, tylko my dalej mamy system podatkowy, który no, nie jest progresywny i nasze podatki uderzają najbardziej w tych, którzy są słabsi, a mocni między innymi dzięki samemu systemowi, a także dzięki optymalizacji, no nie są bardzo łupieni przez fiskusa, chociaż oczywiście wydaje im się, że polski fiskus jest najefektywniejszy i najstraszniejszy na świecie, co nie jest prawdą. Natomiast oczywiście... Nie zgodzę, jeśli chodzi o podatek dochodowy, to osoby mało zarabiające płacą niskie podatki. Problemem są składki ZUS-owskie bardzo wysokie. Nie, ale problemem jest na przykład VAT, który no, przecież no, VAT większość, gro naszego budżetu pochodzi z VAT-u i akcyzy, a ona oczywiście no, nie może być zróżnicowana między obywatelami. Natomiast to, które grupy produktów, jak są owatowane, to jest akurat coś, czym państwo mogłoby się zająć, doprowadzając do tego, że trochę można by wyrównywać to, co PiS chciał wyrównywać za pomocą bezpośrednich transferów, co jest mało skuteczne. Natomiast ja, nie wypowiadając się o tym, co moim zdaniem jako obywatela jest bardziej pożyteczne, ja tylko zauważam, że my o tym w ogóle nie rozmawiamy. To znaczy my uznajemy, że normalne jest to, jak jest u nas od 30 lat i to jest jakaś norma, to trochę tak jak powietrze czy pory roku. Tymczasem postawienie tego, trochę to próbował robić Zandberg i Partia Razem, ale moim zdaniem mało skutecznie. Nie zrobił tego w ogóle PiS, który z jednej strony próbował być obrońcą słabszych, a z drugiej strony no nie miał na tyle... Ja się tutaj nie zgadzam. No dobrze, ale to ja wprowadził tylko... pewne zmiany dosyć ale nie istotne. Wprowadził, ale nie miał tej odwagi, żeby osobom, które są lepiej uposażone, bo Polska jest dosyć rozwarstwiona, nie tylko dochodowo, ale przede wszystkim no nie, majątkowo. No, można mówić, że nie zrobił tego wystarczająco, ale była tak zwany ten podatek solidarnościowy, który został nałożony na wysokie dochody i dodajmy też, że... I ulga dla klasy średniej od razu się pojawiła, nie? Sprzeciw osób, które prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze, bo ja rozmawiałam z tymi ludźmi wobec PiS-u, oni w dużej mierze byli, polityka była dla nich obojętna, a w momencie, kiedy się zmieniły zasady naliczania składki zdrowotnej i okazało się, że oni muszą 2000 zł więcej miesięcznie płacić, to się zdenerwowali. Ale PiS uznał, że to są osoby, które na to Dominiko, stać. Pełna zgoda. Więc to nie jest tak, że nie było zmian w systemie podatkowym. Znaczy, możemy dyskutować. Ja zresztą uważam, że Platforma zaraz się zderzy ze ścianą, bo ci ludzie, którzy zaczęli właśnie płacić te 2000 zł więcej w związku ze składką zdrowotną miesięcznie, mówię przykładowo oczywiście, bo średnio nie pamiętam, ile to wychodzi. Jeżeli Platforma tego nie zmieni, to się zaraz wkurzą. Jasne, bo, to ja tylko dokończę. Każdy miał swój malutki powód, żeby głosować przeciwko PiS-owi. Jasne, nie, to ja dokończę. Mnie nie chodzi, ja się nie opowiadam ani za jednym, ani za drugim. Moim zdaniem to, czego brakuje, to jest uczciwa rozmowa o tym. Nie da się tak, żeby wszystkim było dobrze i wszyscy byli zadowoleni. To, o czym Grzegorz wcześniej powiedział. Demokracja to jest ścieranie się czasami bardzo przeciwstawnych sobie interesów. I my musimy mieć świadomość tego, że budżet to jest nasza wspólna składka i my się składamy i dobrze by było, żebyśmy się składali w taki sposób, który jest sprawiedliwy, cokolwiek to znaczy. I nie, no sprawiedliwość jest istotną kategorią w polityce. Ja chcę tylko po prostu powiedzieć, że PiS zmienił system podatkowy, który dość poważnie obniżył podatki dochodowe dla osób mało zarabiających. No dobrze, to ja ostatni argument. W jakimś stopniu. Współczynnik Giniego... Dwa razy, przez dwa lata, 16-17 to jest spadł. Bardzo przyzwoity mamy. Mamy bardzo przyzwoity, nie, koło średniej. Znaczy, oj, to jest koni Grześka, zaraz zacznie się jadę. Nie, bo to jest problem też wyliczania, o czym Grzegorz dobrze wie. Czym jest współczynnik. Znaczy, jest to współczynnik, który mówi nam o nierównowadze, i to nie majątkowy, tylko dochodów. I on przez pierwsze 2 czy 3 lata PiS-u troszeczkę się obniżył, a potem dzisiaj jesteśmy w tym samym miejscu, co w 2015 roku. Więc tylko jakie są te dochody po tym czasie? Tak, ale dochody w ogóle rosną, prawda? No, to jest w ogóle w gospodarce kapitalistycznej. To jest dosyć normalne. Mnie chodzi o to, że jeśli ktoś sugeruje, że PiS dokonał jakiejś gigantycznej rewolucji, jeśli chodzi takie, wiecie, wziął ten pług i tak przeorał polskie społeczeństwo i wyrównał, no to jest nieprawda po prostu. To się nie wydarzyło. Żadnej rewolucji nie było. O podatkach. Wiktor Grzegorz. I potem zmieniamy temat. Znaczy nie do końca. Nie o współczynniku Giniego, tylko są takie miejsca, jeżeli już jesteśmy przy tych podatkach, są takie
Tematy, które nam zniknęły. One zniknęły. Właśnie to jest temat, który zniknął wraz z wojną na Ukrainie i z tym, jak ważny dla nas jest Wielki Brat, który był bardzo ważny dla PiS-u i teraz jest równie ważny. Opodatkowanie tych dużych platform medialnych i generalnie rzecz biorąc dużych koncernów zagranicznych medialnych. Tak? Rząd Australii poszedł na centralne zwarcie z dużymi operatorami mediów społecznościowych i mam nadzieję, że to nie zostanie wycięte wszystko przez to, co powiedziałem. I jest na żywo, Słuchajcie, chyba im obojętne, czy zapłacą w Stanach Zjednoczonych te podatki gdzieś tam w Dolinie Krzemowej, czy zapłacą w Warszawie. To jest tylko kwestia między tymi krajami. Z perspektywy Facebooka, czy... Facebooka, czy Google'a, to nie ma wielkiej różnicy. Wysokość podatków, które płacą te firmy, jest średnio 1,5%. To jest problem, rozumiesz? Im, I dlatego zależy, żeby zapłacić tam, gdzie chcą, bo tam, gdzie chcą, płacą 1,5%. To jest wyliczone. Znaczy, naprawdę, no wielkie koncerny... Jak rozumiem, PiS przynajmniej werbalnie i jakąś próbę podjął. Nie wiem, czy ale PiS może sobie nakukać w sprawie wielkich koncernów. To znaczy, rozumiesz, my, nawet Europa może sobie nakukać. W sprawie wielkich koncernów to musi się dogadać Ameryka, Europa i jeszcze pośrednio Chiny. Czyli Irlandczycy próbowali i im nie bardzo wyszło. Tak, no więc to jest, jeśli chodzi o podatki, to ja tylko w sprawie składki zdrowotnej, bo ona się robi znowu kwestią polityczną. No Trzecia Droga teraz ogłosiła, że obniżenie składki zdrowotnej, to jest wczoraj to powiedzieli na konwencji Hołownia z Kosiniakiem, że kwestia składki zdrowotnej to jest być albo nie być koalicji. Oni żądają obniżenia dla jednoosobowych firm składki zdrowotnej. No to jest to, co ty mówiłeś, znaczy dyskusja o podatkach i w tym sensie masz rację, że jakby nie rozmawiamy o realności, tylko o tym, że nikt nie lubi podatków, no więc nie podnosimy podatków i wszyscy w to wierzą. Natomiast składka zdrowotna to był przed PiS-owskimi zmianami podatkowymi, no totalny absurd. No ktoś, kto zarabiał 100 tysięcy miesięcznie, dobrze prosperujący, nie wiem, wyższej klasy informatyk na podatku płacił, uwaga, 53 zł składki zdrowotnej. Wszyscy z was, którzy są na etatach, wy jesteście pewno na etatach na uczelniach, ty jesteś w gazecie. Nie. Ja nie jestem. Ja się przyznam. Jest. Wszyscy z was płacą 9% składki zdrowotnej, chociaż nie zarabiacie pewno 100 tysięcy miesięcznie, jak niektóre osoby na liniowej, na podatku liniowym. Więc powrót do sytuacji, w której ktoś, kto zarabia 10, 20, 30, 80 tysięcy miesięcznie płaci 53 zł składkę ryczałtową, znaczy tam 300 coś, ale odliczało się, wychodziło 53 zł, jest absurdalne. No i wydaje mi się, że ta sprawa składki zdrowotnej, którą w tej chwili podnosi Trzecia Droga, no wymagałoby jakiejś mocnej kontry ze strony lewicy, której nie słychać. Właśnie dlatego, że dyskutowanie u nas o podatkach i podkładanie się jest zawsze no bardzo trudne. Bardzo trudno się przebić, ale to jest chyba w ogóle problem. Ale to był mój argument właśnie. Nie można tego położyć na stole. Dojdzie kilka rzeczy, które nas, no być może nawet bardzo demokratycznie dotkną, bo zarówno dużego przemysłu, jak i tych najdrobniejszych użytkowników. Czyli pierwsza sprawa ceny energii, druga sprawa opłaty za emisję CO2. I to jest, no myślę, że to może sprawić, że system podatkowy nie będzie już można za dużo przy nim gmerać. A też spodziewam się, że tak dużo ulg tych VAT-owskich nie będzie, jak było. Mam nadzieję, że one przynajmniej zostaną gdzieś tam będą znoszone na te warzywa, najważniejsze rzeczy, żeby ci ludzie się w miarę dobrze odżywiali, nie płacili po 40 zł za pomidory zimą. To słuchajcie, to ja chciałem... wspomniałeś wcześniej aborcji, nie wspomnieliśmy, znaczy pośrednio wspomnieliśmy, chciałem poruszyć kwestię stosunku do Zielonego Ładu, bo to też idzie w poprzek tych normalnych podziałów, bo tutaj jakby PSL jest w zasadzie bliżej PiSu, raczej bardzo blisko PiSu i z kolei... Chyba wszyscy są niestety blisko PiSu. No nie, ale z kolei ale trzecia droga, tylko cicho. Polska 2050, czyli Hołownia, czyli w sumie najbliższy koalicjant PSL-u jest tutaj radykalnie jakby pro-zielony. No ale słyszysz obronę Europejskiego Zielonego Ładu? Tak, przed chwilą jadąc samochodem słyszałem Szymona Hołowni, jak rozumiem wczoraj na konwencji, że to jest absolutnie, no idzie absolutnie, czyli jest jakby na to...
jeżeli ktoś w Polsce jest na tych antypodach od przeciwników, to Hołownia i Polska 2050. No i teraz właśnie mnie ciekawi, czyli mamy tak, mamy Zielony Ład, mamy protesty rolników, które no, rząd coś próbuje robić, ale jak na razie to niewiele z tego wynika. Mamy z tym powiązaną wojnę na wschodzie i jakby... Co wy widzicie w tych puzzlach? Czy ja mam sugestię, żeby to jednak porozdzielać, dlatego że dla takiego porządku intelektualnego nie można wszystkiego wrzucić do jednego worka. Moim zdaniem rozmowa o Zielonym Magister Ładzie... Magister może. No dobrze, pan profesor ale... wytłumaczy. Nie, to nie stawiajmy tego tak. Ja bym jednak wolał o Zielonym Ładzie rozmawiać w pewnym odłączeniu od tego. Zielony Ład został przyklejony do tego konfliktu, z którym mamy do czynienia dzisiaj na granicy. Mhm. Trochę sztucznie, trochę z tego powodu, że on jest dobrym lewarem do tego, żeby pewne rzeczy tam sobie powygrywać. Natomiast tu akurat mamy sprawę dosyć prostą. No z jednej strony mamy ukraińskich producentów, dużych, tak? To przy okazji jest, to ma pewien związek z Zielonym Ładem i w ogóle kryzysem klimatycznym, bo to jak dzisiaj jest uprawiana pszenica na przykład na Ukrainie, no to jest ekstensywne... Ogromne areały, pestycydy, to wszystko, czego w Unii Europejskiej już robić nie można. Przy okazji doskonała ziemia i to przecież w większości robią duże, to nie jest mały rolnik ukraiński, tylko to są ogromne przedsiębiorstwa, często zresztą gdzieś tam na końcu będące w posiadaniu kogoś tam z Wall Street, prawda? Czy jakiegoś konglomeratu, jak ktoś by chciał dojść, kto tak naprawdę za tym stoi. W sensie takim, że trzeba... międzynarodowe czasami. No to, że... Tak. I czyje to są tak naprawdę pieniądze, to nie jest takie bardzo istotne, bo istotny jest ten konieczność zarabiania jak największej ilości pieniędzy. No a z drugiej strony są nasi rolnicy, którzy nie są za bardzo konkurencyjni. Moim zdaniem rozwiązanie tej sprawy, ja się na tym nie znam, ale wydaje mi się przy jakiejś interwencji rządu i Unii szybkie do zrobienia i to jest jedna rzecz. Natomiast Zielony Ład, no to jest zupełnie inna sprawa. To jest pytanie o to, na ile nas stać w ogóle na to, żeby produkować żywność, która z jednej strony będzie lepsza, ale z drugiej strony po prostu będzie bardzo droga. Bo będzie droga właśnie dlatego, że żywność, czy mięso, czy zboże, czy warzywa, które są produkowane w sposób ekologiczny, są po prostu droższe i kosztują 40, czy tam może trochę mniej, ale w każdym razie muszą być drogie. I to jest pytanie o to, czy my w Europie w ogóle stać nas na to, żeby utrzymywać rolnictwo, co przy okazji jeszcze, to jest bardzo istotny aspekt tej całej sprawy, no powoduje, nasze chronienie naszego rynku i naszych producentów powoduje, że inni producenci, którzy mogliby nas na przykład z Afryki Północnej zalać tanią żywnością, oni nas nie mogą zalać tanią żywnością, no bo mamy odpowiednią barierę i cło, prawda? Więc oni nie mogą produkować, nie mogą się bogacić, a w związku z tym no, generują inne problemy, także dla nas problemy, prawda? Bo migracja się między innymi z tego bierze, że tam się źle dzieje ekonomicznie, prawda? To nie chodzi o nic innego. Także ja bym to widział w taki sposób, ale sprawę granicy bym od tego oddzielał, bo mi się wydaje, że to niedobrze, jeśli wszystko wrzucimy do jednego worka. Ja tylko chciałem powiedzieć, też jadąc samochodem, też słyszałem, że teraz albo rząd marokański, albo Federacja Producentów Rolnych Marokańskich pozywa z kolei Hiszpanów za to, że w Hiszpanii tiry marokańskie z żywnością idącą na północ Europy są, no to podobne rzeczy się dzieją, otwierane, wysypywana jest żywność, etc. Także to jest jeszcze wyższy poziom komplikacji. Ja jestem trochę rozgoryczona, że przez dłuższy czas, bo Szymon Hołownia może teraz się ocknął, ale przez dłuższy czas mieliśmy taką sytuację, że wszyscy się prześcigali w potępianiu Zielonego Ładu. Mnie to bardzo zmartwiło, bo oczywiście rozumiem, że to jest pewien dylemat związany z kosztami produkcji, ale pestycydy są realnym problemem w tej żywności. One są coraz bardziej obecne. To nie jest tak, że jest to konstans, tylko tak naprawdę ta żywność jest coraz gorszej jakości. To samo jeśli chodzi o antybiotyki czy hodowlę zwierząt. I dla mnie Zielony Ład był bardzo... Do tego dochodzi jeszcze ogromne cierpienie, prawda? Bo to w przypadku też zwierząt, no to jest dochodzi, też tak, jak jakaś... patrzę na tego pana hodowcy tych zwierząt futerkowych, tak, który tam w tych też szaleje na tych protestach, to też to budzi mój sprzeciw. I mnie to trochę zmartwiło, że w pewnym momencie znaleźliśmy się na takiej fali, że Zielony Ład jest zły. No nie jest zły. Oczywiście można dyskutować o tym, że w sytuacji, kiedy Rosja stosuje ceny dumpingowe i specjalnie chce podkręcić protesty rolników, to
zgadzam się, Unia Europejska powinna pomyśleć o dodatkowym finansowaniu, żeby tych rolników wspomóc i tak przecież dostają dopłaty. Ten system istnieje i wolałabym, żeby ta żywność była lepszej jakości. W związku z tym ta sprawa nie jest taka prosta, znieśmy Zielony Ład, bo on niszczy polskie rolnictwo. Przypomnę jeszcze raz, Janusz Wojciechowski wziął udział w kampanii Ministerstwa Rolnictwa w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, głosząc komisarz do spraw rolnictwa, ale zwracam uwagę, wziął udział w kampanii Ministerstwa Rolnictwa, głosząc, że Zielony Ład i wspólna polityka rolna to jest przyszłość rolników i to jest plan, który sprawi, że rolnicy z jednej strony będą produkować zdrowszą żywność, z drugiej strony będą się lepiej rozwijać i lepiej funkcjonować. Dodam jeszcze, że Mateusz Morawiecki wbrew temu, co dzisiaj PiS mówi, w 2021 bodajże tak naprawdę zaakceptował Zielony Ład, mimo że Zbigniew Ziobro chciał, żeby tam było weto i tak dalej, to Morawiecki to wszystko zaakceptował. Dzisiaj wszyscy udają, że Zielonego Ładu nie było, nikt go nie popierał. Nie, to nieprawda. Rozumiem, że są wyjątkowe sytuacje. Ale tak sytuacje. Samo ta niepisowska strona udaje, że to nie nasze, to pisowskie. Zielony Ład nagle się zrobił pisowską, pisowskim spiskiem dlatego przeciwko Polsce. Dlatego mówię o tym, że to raczej była powszechna fala, bo przed wyborami samorządowymi po prostu wszystkie partie się wystraszyły, że na wsiach i mniejszych miejscowościach ci wyborcy nie będą chcieli głosować na tych polityków, którzy popierają Zielony Ład. I stąd wyszła ta kampania. Ja bym właśnie chciała wstrzymać konie, to znaczy ja nie jestem jakoś bardzo tutaj taka dogmatyczna, że ten Zielony Ład to ma w 100% albo nie można dyskutować, kto ma jaki poziom pestycydów dopuszczony w własnym kraju. Pewnie to jest pole do dyskusji, można na ten temat rozmawiać. Ale tylko dodam, że to jest strasznie zabawne, bo zobaczcie, te dziesiątki wywiadów twoich kolegów profesorów, jacy to populiści są straszni, że wszystko tak w tej Brukseli umieszczają, jakikolwiek problem nie radzą sobie, to mówią, że to Bruksela winna. Robi to samo nasza nowa władza. Zielony Ład, polscy rolnicy, to Bruksela, ten Zielony Ład jest niedobry. Przecież Kołodziejczak i PSL no, w kółko uderzają w ten antybrukselski bębenek, prawda? To jest strasznie wygodne, bo można wszystkie własne niedoróbki umieścić albo w PiSie, albo w Brukseli. Jak oni to robią, no to w porządku. Znaczy Tusk postanowił zmienić z lekka przekaz i oświadczył, że Zielony Ład jest dobry, tylko tymczasowo należy go zawiesić. Także trochę zmienił tutaj wektory. No to rozsądne. Czyli Hołownia idzie po prostu widocznie abstrahując, że może po prostu mówi w co wierzy. Można też założyć, ale też pragmatycznie mógł uznać, że skoro wszyscy krytykują albo odcinają się od Zielonego się Ładu, to on zagospodaruje tych, którzy ale są za Zielonym Ładem. No tak samo te głosy w sprawie to, że koalicyjne być albo nie być, to jest składka zdrowotna. No to tak. Jest, wiesz, to jest bardzo, tak samo jak kwestia aborcji, która trzeciej drodze tlenu, potrzeba tlenu, który polega na tym, że z jednej strony jest to, co wy mówiliście. Ona właściwie jest antypisowska i tak ciężko odróżnić tę trzecią drogę od Koalicji Obywatelskiej. No oczywiście tam Pablo Morales napisze, że, czy tam Tomasz Lis, że Kałownia, prawda? No to wtedy, prawda, zaczyna to trochę grać, ale umówmy się, że to jest bańka, nie wiem, kilkunastu tysięcy ludzi, którzy się tym pasjonują, nie więcej. Trochę więcej. Natomiast, no dobrze, może trochę więcej. Natomiast w momencie, jak zaczynasz mówić, że jesteś przeciwko aborcji, że jesteś za Zielonym Ładem i że jesteś, że podatek, niższy podatek dla liniowców to jest po prostu dla najzamożniejszych Polaków to jest twoje koalicyjne być albo nie być, no to zaczynasz się odróżniać rzeczywiście i zaczynasz być o czymś, tak? To jest dla Hołowni strasznie ważne i dla trzeciej drogi, żeby być o czymś. I nie wierzę, że tam nie ma tej myśli, że można przejąć parę milionów 7,5 miliona. Oczywiście nie trzeba przejmować wszystkich, ale jak się przejmie 2 albo 3 miliony i doda do tego, co się ma w tej chwili, no to dynamika i układ sił w tym układzie. Ale kogo przejąć? W sensie? No przejąć na przykład normalsów z PiS-u, tak? Którym to akurat, co mówi dzisiaj Hołownia, szczególnie o aborcji, o referendum na przykład, o tym, żeby się z tym tak nie śpieszyć, to może bardzo odpowiadać, prawda? Bo nie jest prawdą, to ja też wykorzystam dużo później niż Dominika, ale ten moment do tego, żeby troszeczkę w sprawie aborcji. Ja myślałem, że o Stanowskim. Nie, o Stanowskim nie. Ja nie wiem, co Stanowski myśli o aborcji. Nawet mnie to nie interesuje, ale chciałbym bardzo, bardzo mocno podkreślić to, że
jest tutaj stosowany pewien trik przez głównie polityczki, ale nie wyłącznie polityków lewicy, także, że oto odbyły się wybory i sprawa aborcji została przy urnach wyjaśniona. No to jest całkowita nieprawda, to znaczy ci, którzy głosowali za rządem Tuska, umówmy się, i za partiami, które go dzisiaj tworzą, to nie są ci, którzy chcą takiego rozwiązania, które proponuje na przykład dzisiaj lewica. To jest po prostu błąd, który na studiach na pierwszym roku krytykujemy pars pro toto, czyli wnioskowanie z części na całość. No tych 11 milionów ponad, które głosowały na te trzy partie, czy te trzy koalicje tak naprawdę, to są ludzie dosyć zróżnicowani, jeśli chodzi o ich poglądy w sprawie aborcji. I warto o tym pamiętać, bo jak dzisiaj słyszę o tym, że wszystko 15 października zostało przy urnach załatwione, to jest po prostu zwyczajnie nieprawda. W sprawie aborcji to wiadomo, no są badania, z których wynika, że już większość Polek i Polaków jest za dopuszczalnością aborcji do 12 w zależności tygodnia. Od tego, jak się... Ja tutaj... Oczywiście, jak pytasz, czy jesteś za mordowaniem tak jest. W jednym dziecku, to nie, ale jak pytasz normalnie, to większość jest... Panie Grzegorzu, panie profesorze... To ja bym tylko skończył, dobrze? Dobra, proszę kończyć. Natomiast, jeśli to jest 50 parę, to dalej jest 40 parę... Nie, bo jest duża liczba chyba... Ja no właśnie, jasne. Dominika, bo ja mam nawet wyjaśnić. Może w tej sprawie Dominika ale, jednak... Dobra, ale zrobimy ja tak, Wiktor, zróbmy tak, krótkie ad vocem tak Dominiki, bardzo krótkie. Tak, bo chodzi mi o aborcję. Otóż sprawa aborcji przedstawia się następująco. Jeżeli tak na spokojnie się przeanalizuje wszystkie sondaże i sposób zadawania pytań i przedstawianie rozmaitych alternatyw, bo w zależności od tego, jak to zrobimy, taki wynik osiągamy, to sytuacja z grubsza wygląda tak. Aborcja dla dużej części ludzi jest problemem etycznym, a jednocześnie domagają się liberalnego prawa, bardziej liberalnego niż tak zwany kompromis. Tak natomiast jest. Nie jest to sprawa dla nich pierwszoplanowa, skoro polski Sejm jest w tej chwili w połowie przeciwko liberalnemu prawu aborcji. To znaczy, że dla tych wyborców nie była to kwestia dla części z nich, tak pierwszorzędna, bo część Trzeciej Drogi, część PSL-u, PiS i Konfederacja są przeciwko liberalnemu prawu. I taki jest wynik wyborów. I teraz jeszcze jedno zastrzeżenie. Jeżeli byśmy chcieli mówić o tym, jaka jest wola Polaków, to ja bym zaryzykowała takie oto stwierdzenie. Powtórzę jeszcze raz, na bazie tego, że dla wielu Polaków to nie jest kwestia wyboru moje ciało i koniec. Jest to kwestia wyboru etycznego. Z drugiej strony chcą prawa bardziej liberalnego i tak naprawdę, jak się przyjrzeć tym sondażom, to większość Polaków chciałaby prawa na wzór niemiecki, który de facto nominalnie uznaje aborcję za coś złego, ale daje ludziom wybór. I tym elementem na przykład jest to, że kobieta, która ma podjąć taką decyzję, ma obowiązek pogadania z psychologiem i to w ośrodku publicznym, a nie prywatnym. I to teraz schodzi właśnie na poziom szczegółów, ale moim zdaniem on jest ważny, dlatego że ludzie popierają liberalizację, ale nie tak bezwarunkowo, tak? To znaczy, jak się daje pytanie bardzo często, nie we wszystkich sondażach, ale w części, prawo aborcyjne całkowicie liberalne, tylko z ograniczeniem do 12 tygodnia życia, to bardzo często jest tak, że jest 20-30%. Są takie sondaże. Stąd mój wniosek, że ludzie chcą liberalnego prawa, ale z jakimiś ograniczeniami i z pewnym symbolicznym zaznaczeniem, że to jest dla nich problem etyczny. Tak. To ja się niestety cofnę. Zresztą uważam, że Zielony Ład jest ważniejszy, bo tak naprawdę to wszystko, akurat 12 tydzień to jest bardzo ważne, ale duża część sporu aborcyjnego tak naprawdę dotyczy bardzo niewielu przypadków. Tak? Te wszystkie medyczne komplikacje, gdzie i tak lekarz bardzo często tak naprawdę ponosi wybór. To jest trochę podobnie jak bardzo skomplikowany spór o graniczne przypadki eutanazji, tak? gdzie się kończy życie. Natomiast w przypadku Zielonego Ładu sprawa dotyczy całkowicie wszystkich. Ja jak tak was słuchałem, to tak się zastanawiałem, no tak, jeżeli PiS to przyjął,
gwoli ścisłości tam złożono parę wniosków do TSUE w sprawie Zielonego Ładu i Fit for 55. Wszyscy sobie łamią na tym. Same F-y. FFF, który w FF5. No, nieważne. FF5, tak. Też ma. Nie idźmy tą drogą. FFF, nie idźmy tą drogą, tak. Ale w każdym razie do TSUE te wnioski zostały, te wnioski zostały wycofane. Ale teraz tak. Jeżeli Pistow przyjął, wprowadził Wojciechowskiego, coś tam miał jakieś zastrzeżenia, ale teraz mówi, że nie, że Platforma. Tusk mówi, nie, my tego właściwie nie chcemy, albo chcemy później, a to właściwie zrobił PiS. Tak. I teraz co jest w każdym kraju, a właściwie to Bruksela. We wszystkich rządach europejskich jest nie, to Bruksela. Bruksela mówi, ale to nie we wszystkich, ale to te rządy, tak. Ale to te rządy europejskie przecież chciały i tak dalej. My właściwie realizujemy wolę ogólnoeuropejskiego suwerena, tak? A równocześnie w całej Europie są protesty rolników, których częścią są te protesty w Polsce, to znaczy, że coś jednak chyba nie zagrało i nie tylko w kontekście poszczególnych rozwiązań, ale tego, że nie skonsultowano tego z najważniejszą grupą społeczną, której bezpośrednio i szybko to dotyczy. Czyli po prostu nie było, ja się dziwię, że polscy liberałowie na przykład rozmaici tego nie krytykują. Przecież to jest dokładnie gospodarka centralnie sterowana. Kim są polscy liberałowie? Gdzie nie ma zwrotu. Nikt się nie przyznaje. Nie wiem, Leszek Balcerowicz, dlaczego nie krytykuje tych rozwiązań, które są wprowadzane centralistycznie przez polski liberał. Uważaj, bo tak striggerowałeś Grzegorza, że to zaraz wiesz. Ale Grzegorz nie jest liberałem, no więc jakby... Zupełnie. Ryszarda Petru jeszcze. No dobrze, Ryszard Petru, przepraszam bardzo, Witold Gadomski, dlaczego nie protestuje przeciwko tym, tym rozwiązaniom, które są wprowadzane centralnie. Ale jeszcze pozwolę sobie... Protestują cały Widocznie to jest w tej części, do której nie mam dostępu, ale płatnej. Ale jeszcze wracając na chwilę do samych protestów rolniczych. No to nie jest tak, że to są gospodarstwa zacofane, niepotrzebne i to jest kwestia konfliktu granicznego. Konflikt graniczny jest bardzo istotny, ale jest tylko elementem tego. Nawet Zielony Ład, który jest protestem w gruncie rzeczy ogólnoeuropejskim, a nawet trochę takim protestem farmerów, już trochę nawet globalnym, bo ta historia w Teksasie graniczna, ona też była takim sprzeciwem, miała też ten, tam też traktory jechały, tam też był element społecznego sprzeciwu przeciwko temu, co robi rząd, który nie dba o swoje, a nie dba o lokalnych, o lokalną gospodarkę, tak? To jest pewien trend. Ci rolnicy są bardzo trendy. Są tacy, jak były protesty, jak były Black Lives Matter w 2020, były bardzo modne, to oni są teraz też bardzo modni i trendy. Ale oprócz Zielonego Ładu I tych kwestii granicznych, tam jest jeszcze bardzo wiele postulatów, które tak naprawdę ich dotykają i które są nierozwiązywalne, właściwie nie wiadomo z bardzo wielu przyczyn, a to wszystko jest spychane, albo to chodzi o Zielony Ład, o Ukrainę, bo to jacyś tam ruscy trolle i tak dalej. No kwestia tych zwierząt niszczących uprawy. Tak, z jednej strony dbamy o zwierzęta, wszyscy je kochamy, Szymon Hołownia pewnie najbardziej, staramy się, żeby było ich dużo, jest rzeczywiście w Polsce bardzo dużo dzików, łosi i tak dalej, no ale to rozwiążmy tak jakoś ten problem, bo to jest realny problem tych ustaw, tak? Jarosław Kaczyński wprowadzał swoją piątkę i wiadomo, że kocha zwierzęta. Obecna władza też bardzo kocha zwierzęta, bo jest bardzo europejska. Wszyscy kochają zwierzęta, ale jest gigantyczny obszar gospodarczy, któremu to szkodzi i to trzeba albo dopłatami, albo jakimś inną formą rozwiązać. No jak kochamy zwierzęta, to rekompensujmy tym ludziom. I teraz tak, polska wieś nie jest wsią zacofaną, niepotrzebną. Tak naprawdę, jeżeli idziemy w stronę ekogospodarstw, to małe i średnie gospodarstwa są najlepsze do tego. Jeżeli wyspecjalizowane, jeżeli po COVID-zie widzieliśmy, co się dzieje w sytuacji zerwania łańcuchów dostaw. Wszystkie duże gospodarki dbają o swoją wieś dzisiaj. Duże, nowoczesne gospodarki. Chiny... Ale cytujesz zapisy Zielonego Ładu, Chiny wiesz próbują, o tym. Chiny próbują... To jest dokładnie napisane, co ty teraz Chiny mówisz. Próbują sadzić rzeczy, które w niektórych miejscach, w których średnie biologicznie one tam nie małe, powinny rosnąć. Eko i tak. Co więcej, co robili Ukraińcy na przykład na chwilę jeszcze przed wojną? No bo teraz to trochę tak naprawdę ochroniło polskie rolnictwo. Ponieważ Ukraińcy krótko przed wojną ściągali bardzo wielu specjalistów z Polski, którzy uczyli ich sadzić porzeczkę, malinę, tam rozmaite inne rzeczy. Mamy bardzo dobrych sadowników wykwalifikowanych po to, żeby bardzo szybko z nami konkurować. I przy innej sytuacji, przy ukraińskim czarnoziemie, to my byśmy mieli naprawdę potężnego konkurenta gospodarczego, gdyby oni to rozwinęli. Może przy ich korupcji by nie rozwinęli, ale pewnie może ze względu na nią by rozwinęli. Nie wiadomo, jakby sobie oligarchowie z tym poradzili. No poza tym przypominam, że Chiny inwestowały w ziemię na Ukrainie i tak dalej. A do tego COVID
nam pokazał, co się dzieje w sytuacji zerwania łańcuchów dostaw. Można sobie wyobrazić w sytuacji wojennej większe zerwanie łańcuchów dostaw. No i co wtedy będzie? Wtedy, jeżeli nie będziemy mieli tej żywności, to żywność się stanie jak gaz od ruskich 10 czy 15 lat temu. Słuchajcie, to ja chciałem jeszcze jeden wątek, tylko muszę zrobić zaznaczenie, bo chciałem spytać o wybory warszawskie. Wiem, to, że to zawsze budzi żywe emocje, bo że tam Warszawka, tego ale no, chciałem zauważyć, że jednak no, były prezydent Warszawy Lech Kaczyński został prezydentem Polski. Prezydent nie były Warszawy Rafał Trzaskowski przegrał o tam 3%, etc. Nie mówiąc o tym, no, że nie wiem, PiS teraz testuje kandydata swojego prezydenckiego. Jeżeli Tobiasz Boheński wykręci wynik nie gorszy tam niż 27-28, czyli tyle, co miał Patryk Jaki i ile miał Andrzej Duda w Warszawie w ostatnich wyborach, to pewnie będzie następnym kandydatem na prezydenta naszego kraju. Jest ciekawa sytuacja, no bo przez to, że Donald Tusk wystawił Lewicę, to Lewica musi wystawić swojego kandydata, a raczej kandydatkę Magdalenę Biejat, co jest bardzo ciekawym rozwiązaniem i co ona ugra w Warszawie. Z drugiej strony Konfederacja, Przemysław Wippler, tak? Tu się nic nie zmieniło, będzie kandydował. Tak, był zgłoszony. Który jak na Warszawę, i to mówię bez ironii, jest ciekawym kandydatem, więc mogą się zadziać różne rzeczy. Więc chciałem was, znaczy krótko mówiąc, jest to pojedynek ekstraklasy i jakieś tam prawybory przed wyborami prezydenckimi, czyli tymi ostatnimi w tym trójboju, który nas czeka w ciągu najbliższego półtora roku. Więc chciałem się, ciekawi mnie, czy najbardziej mi ciekawią te właśnie wymienione chyba wcześniej przez Wiktora Lewica i Konfederacja, czyli szanse Magdaleny Biejat i Przemysława Wipplera. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, no bo czy Rafał Trzaskowski znowu wygra w pierwszej turze, mając silniejszą konkurencję niż miał 4 lata temu? No i szanse importowanego kandydata, czyli Tobiasza Boheńskiego. Dobra, proszę. To chciałam powiedzieć dwa słowa na temat Przemysława Wipplera, bo uważam, że ta akurat decyzja Konfederacji niekoniecznie musi się przysłużyć, dlatego że to Sławomir Mentzen wykręcił całkiem przyzwoity wynik i taki już no, porównywalny powiedzmy z tuzami polskiej polityki. W związku z tym sądzę, że on ma w Warszawie bardzo wielu zwolenników. Jeśli chodzi o Magdalenę Biejat, to uważam, że ona ma duże szanse, żeby zaistnieć. Może zebrać naprawdę poważną liczbę głosów wyborców lewicowych, młodych wyborców lewicowych. Chociaż zaznaczam, że w wyborach do Senatu ona oczywiście wypadła dobrze, ale myśmy drukowali takie wyliczenia, z których wynikało, że inni kandydaci do Senatu mieli o wiele wyższe nadwyżki w porównaniu z wyborami do Sejmów, takiego elektoratu, który nie opowiadał się za ówczesną opozycją. Czyli jakby ona zebrała najmniejszą nadwyżkę z tych kandydatów senackich, którzy startowali w Warszawie, ale miała nadwyżkę, miała nadwyżkę. To nie jest tak, że liberałowie odmówili głosowania na nią. Natomiast moim zdaniem ona może się zbudować w tych wyborach, dlatego że w Warszawie moim zdaniem jest duża grupa ludzi, która mogłaby odpowiedzieć jakby pozytywnie na jej wezwanie. Przypominam sobie jeszcze taką jedną rzecz, a mianowicie zdarzyło mi się jechać Tuskobusem i czasami żeśmy tam siedzieli i dyskutowali nad rozmaitymi kwestiami. Nie, teraz. W 23 roku. W zeszłym roku. I tam padło takie zdanie, no ponieważ to było spotkanie na OFF-ie, więc powiem ogólnie, tam padło takie zdanie, że ówczesna opozycja, czyli nazwijmy to szeroko antypis, bo tam wszyscy mówili, no dobrze, no zawalczcie o tę Polskę B i tak dalej, i tak dalej. A tam padło takie zdanie, że z naszych badań wynika, że my nadal mamy olbrzymie rezerwy w dużych miastach. I oczywiście to się potwierdziło, tak, bo ta frekwencja była gigantyczna. I rzeczywiście te rezerwy w dużych miastach nadal były i myślę, że z punktu widzenia na przykład Magdaleny Biejat, no to może być jakiś taki element do wykorzystania. A jeśli chodzi o Tobiasza Boheńskiego, tutaj
Ja myślę, że on, ten elektorat pisowski taki jak on jest, to on po prostu go zbierze, tak? Wippler moim zdaniem będzie dla niego mniejszym zagrożeniem niż, dajmy na to, Sławomir Mentzen. Natomiast Rafał Trzaskowski w tej chwili ściga się sam ze sobą. No, dlatego, że jeżeli on nie wejdzie, jak nie zostanie prezydentem Warszawy w pierwszej turze, to by oznaczało po prostu, że przegrał sam z sobą, bo w poprzednich wyborach już w pierwszej turze nastąpiło rozstrzygnięcie. I psychologicznie to jest dla niego sytuacja bardzo trudna, bo gorzej startować z takiej, wiesz... A swoją drogą, dlaczego Konfederacja nie wystawiła Mentzena? Albo dlaczego Mentzen siebie nie wystawił? To jest do nas pytanie? Tak. Ja nie mogę powiedzieć. Nie, ja tylko zwracam uwagę na to, że Mentzen w Warszawie miał całkiem przyzwoity wynik. Znaczy, ja nie wiem, nie rozumiem, ale nie wiem, no. A znaczy Mentzen powiedzmy ma 100 tysięcy głosów, a Wippler zbiera... Nie, on sobie, on sobie też, myślę, że on jest wagowo na poziomie Mentzena, on sobie poradzi też. A moim zdaniem nie. Tak mi się wydaje. Moim zdaniem nie jest. Ciągną się za nim te takie historie, które powodują, że jest pod... Mówisz o słynnej bitwie jak się nazywał ten klub? Mówię o bitwie na Mazowieckiej, nie wiem, czy pod Enklawą, czy ale pod ten klubem. Słuchaj, to w ogóle ale są prehistoria. Trochę tak, ale... Ale ludzie jednak za tym... I moim zdaniem zresztą Mentzen też te historie tam z hamburgerami dotąd, które można w jego knajpie zjeść w 20 minut, to jest fajne, to działa wiralowo, to na pewno napędza mu ludzi do biznesu. Natomiast nie jestem przekonany, że to działa dobrze przy wyborach. Ludzie lubią jednak stosunkowo poważnych kandydatów, przynajmniej w większej masie. Ale moim zdaniem w Konfederacji to się wszystko rozgrywa. Konfederacja jest naprawdę konfederacją. To jest zbieranina kłócących się gości, kilku kobiet. Właściwie ona nie jest jakimś zjednoczonym tworem specjalnie, więc myślę, że to jest kwestia po prostu wszystko wewnętrznych tam naparzanek i dintoir. Ja powiem tylko jedną rzecz, że mam wrażenie, że nasze przekonanie o tym, że ten Trzaskowski jest takim pewniakiem, że to nie ale jest... Ale nie, to przecież nikt nie powiedział, że jest pewniakiem. Nie, ale jest takie przekonanie, to Dominika o tym mówiła, powszechne, że on właściwie powinien w pierwszej turze, że to jest prawie pewne, a potem oczywiście zostanie prezydentem. Dla mnie nie jest pewne. No właśnie. Ja mówię tylko, tak, że on się ściga sam z sobą. Panie Grzegorzu, tak, było pytanie. No, tak, oczywiście. Dobrze. Nie, mówię o pewnym poglądzie, który funkcjonuje w przestrzeni publicznej, zwłaszcza wśród platformersów. Na pewno jest faworytem. Tak, na pewno jest faworytem i ja tego nie chcę kwestionować, ale wydaje mi się, że zmienia się klimat, taki klimat mentalny też, czego by chcieli mieszkańcy dużych miast, ale też średnich miast. Takie tematy jak budy alkoholowe to już nie jest świętość, wolność handlu, prawda, odczepcie się. Przecież w Polsce się znakomicie przyjęły niehandlowe niedziele. To nie jest tak, że po prostu jakieś tabuny ludzi przeciwko temu w tej chwili chcą protestować. Nie, ludzie zrozumieli, że dla pracowników handlu, tych kasierek, tych magazynierów, wszystkich ludzi, którzy przecież ten cały handel niedzielny musieli obsługiwać, to jest po prostu dzień wolny, wszyscy się do tego przyzwyczaili, jest okej. Okay. Więc chcę tylko powiedzieć, że tematy miejskie są tematami, w których bardzo szybko zachodzi zmiana tego, co ludzie uważają za dobre, przyzwoite życie. To, że masz samochodozę w całym mieście. Oczywiście jest bardzo głośne środowisko ludzi, którzy będą krzyczeć, że żadnych ograniczeń, odczepcie się, wolność, to Konfederacja ich obsługuje. Natomiast jest rosnąca liczba osób, które nie są działaczami ekologicznymi, a chcą, żeby z miasta jednak część tych samochodów wypchnięto w taki czy inny sposób. A ja się zastanawiam, Grzegorz. To samo z parkowaniem, to samo z budami alkoholowymi, to samo, nie wiem, ze ścieżkami rowerowymi, z buspasami. Przecież świadomość, że buspasy są potrzebne i że one nie są po to, żeby ci przeszkadzać w przewiezieniu swojego tyłka z jednej dzielnicy do drugiej, tylko po to, żeby trochę było mniej smogu i żebyś mógł autobusem tam szybciej dojechać, jest moim zdaniem powszechne. I mam wrażenie, że warszawska platforma, Trzaskowski jeszcze to rozumie, natomiast ta warszawska platforma jest po prostu totalnie konserwatywna i ona tego w ogóle nie łapie. A ja się zastanawiam, jest bardzo z tyłu. Czy to, co mówisz, ale zastanawiam się nad tym, być może to jest szersze, ale czy to nie jest twoja bańka? Jest taki konflikt nie, między, tak zwany konflikt między Lipkami, a przepraszam profesorze, kochany, dwa słowa. Nie. Konflikt między Lipkami a Lewicą to jest
wydaje mi się, że to jest konflikt bardzo niszowy, tak naprawdę toczący się w pewnym środowisku aktywistów, działaczy i tak dalej, też ludzi interesujących się mocno, mocno polityką. Natomiast jak już przyjdzie co do czego, to nie będzie patrzenia właśnie na to, czy Trzaskowski, że te budy i tak dalej, tylko będzie to ruszenie tego, no przepraszam, ale tego Wilanowa, Ursynowa i tak dalej i Białołęki na Trzaskowskiego. Ale ja chcę powiedzieć, że Wilanowie, Ursynowie, ja nie mówię, że się zmienił, ale że zmienia się pewne poczucie, ale co to jest dobre życie. Ale tak, zmieniają ale pytanie, pytanie, w jakiej skali to się zmienia? Zmienia się. I jeszcze mogę jedno słowo. To Wiktor kończy, Lewica, pan profesor. Lewica została trochę no, wyborczo przez Tuska zaorana, bo oni mieli przecież tworzyć razem listę. Mniej więcej miesiąc temu, Lewica była kompletnie nieprzygotowana do tych wyborów, mniej więcej miesiąc temu Donald Tusk stwierdził, że jednak pójdą osobno. Genialny ruch. Stwierdził, że pójdą osobno. Od wtedy się zaczęła wojna między Lewicą, wewnątrz koalicji, ten najpoważniejszy spór między Lewicą a Tuskiem. I ona jest teraz w bardzo trudnej sytuacji. I oczywiście ja wiem, że środowiskowo to działa. No rzeczywiście tam posłanka Matysia, kilka innych osób robi dość sporo robotę, żeby pokazać, że my jesteśmy inni, ale jak już pójdą te duże fale informacyjne, fale nakręcania elektoratu, co moim zdaniem na Warszawę najbardziej działa, albo przynajmniej bardzo mocno działa, to ja nie... No, pani Legosz, tak, która rozkręciła gigantyczną akcję tego na Instagramie, jedna z najsilniejszych influencerek politycznych w Polsce. Ja jestem przekonany, że jej działania będą w gruncie rzeczy nakierowane na Platformę Obywatelską, czy na Koalicję Obywatelską bardziej niż na Lewicę. Ale to... I to znaczy, ja bym do tego dodał jedną rzecz. Trochę uważam, że algorytmy wygrają. I pewnie tak będzie. Mhm. I pewnie wygra jedna partia albo druga, ale przecież nie jest istotne, kto to będzie, tylko będzie istotne, co on będzie sobą reprezentował, bo polityk musi być responsywny w stosunku do tego, a polscy politycy na pewno są responsywni, to co mówiliśmy pół godziny temu o Tusku dobrze to pokazuje, że on czyta, słucha i zmienia swoje działanie. Ja chcę wesprzeć Grzegorza w tej opowieści o tym, że to się zmienia. Wcale nie tak wolno, moim zdaniem, szybciej niż myślimy. I to zarówno w zakresie lifestyle'u, jak i wartości wyznawanych, przekonań, postaw. Druga rzecz, która mi się tutaj wydaje niesłychanie ważna i ona w sumie jest optymistyczna w kontekście tej rozmowy, którą prowadzimy, to to, że kategoria interesu, rozumianego wąsko i ekonomicznie, ale także tego szerszego, symbolicznego, ona została przez ostatnich 8 lat po prostu przywrócona, ona została położona na stole. I w tym sensie oczywiście jeszcze przez te wybory, może przez kolejne, w Warszawie na pewno to wzbudzenie silnej emocji, prawda, kiedy tam odcinamy płaty czołowe i tak naprawdę myślimy gdzieś tam tym gadzim mózgiem, prawda, że Kaczyński jest niedobry i głosuje. Głosujemy przeciwko Kaczyńskiemu, bo wiadomo, że to jest najważniejsze. Zachowujemy się jak po prostu kręgowce, a nie jak homo sapiens. To pewnie będzie działać, ale w dłuższej perspektywie, szczególnie jeśli my, wszyscy obywatelki i obywatele, bodźcować polityków i polityczki w tym kierunku, żeby oni jednak reagowali na to, czego my sobie życzymy, to przykład z niedzielami handlowymi jest bardzo dobry, tak? To była decyzja, która wyszła naprzeciwko pewnemu bardzo konkretnemu oczekiwaniu społecznemu dużej grupy ludzi, którzy po prostu ze względu na to, że niedziele były handlowe wszystkie, miała gorszy komfort życia i tak dalej, i tak dalej. Ale... I to się może, w moim przekonaniu, i teraz wracam do tego, bo ty zapytałeś o Magdę Biejat. Niech Magda Biejat przeczyta sobie... takie badania, które pokazują, że są ludzie, jest ogromna grupa ludzi, po których Lewica mogłaby się pochylić i która wtedy byłaby nie na poziomie 10 czy 15%, tylko 30 paru, prawda? Oczywiście to by wymagało pewnych korekt, natomiast słabych w Polsce albo takich, którzy się definiują jako słabi w Polsce, słabi społecznie, tak? Jest naprawdę bardzo dużo. Dalej mamy zatrudnienie w przemyśle. Oni orientują się na Prawo i Sprawiedliwość w dużej mierze. Ale no to pytanie, dlaczego Lewica nie odbija słabych Prawu i Sprawiedliwości? Ja się pytam, dlaczego to się nie dzieje, ale bo wiesz co, to robotnik się nie dzieje, w Polsce... No, Trumpiści nie, ale to jest ta sama dyskusja, co w Stanach. No tak jest po prostu. Nie, ale to ja się... Powodów jest... No, nie, ale ty też ja nie możesz się zadowolić tym, że tak jest i kładziemy, prawda, i zostajemy w Wilanowie. No bo to jest dla poważnej partii politycznej, szczególnie takiej, która się odwołuje do etosu lewicowego, no to
to jest wywieszenie białej flagi. Ja rozumiem, że Biejat nie do końca wywiesza białą flagę. Nie wywiesza. Znaczy ona na pierwszej konferencji prasowej bardzo wyraźnie zaznaczyła, że w tych wyborach można nie straszyć PiS-em, ponieważ PiS na razie dostał łomot i w Warszawie jest absolutnie niegroźny w wyborach, w związku z czym, drodzy wyborcy, nie musicie głosować na mniejsze zło, czyli kandydata Platformy, tylko możecie dokonać lepszego wyboru. Ona jest o tyle gorszej sytuacji, że także w Warszawie osoby z niższym wykształceniem, które mają niższe dochody, generalnie w większym stopniu identyfikują się z Prawem i Sprawiedliwością ze względu na wszystkie podatki socjalne, które miały chodziło o to, wcześniej mówiliśmy o tym, niż z lewicą. Wcześniej mi chodziło, ktoś albo Mikołaj, albo Wiktor powiedział o tym, że sytuacja jest taka, że ludzie, nawet ci, którzy mają lewicowe poglądy, chcieli głosować na lewicę, to po prostu zawsze ten pisowski straszak oraz właśnie Instagram, różne popularne profile i głosują na Platformę, mimo że tak naprawdę powinni zagłosować na lewicę. To działa, ale coraz słabiej. Zresztą zwróćcie uwagę, jaka jest nerwowość wśród tej trollerki twitterowej w sprawie Biejat. Ona po prostu dostaje od tych kont tam silnych razem jakiś totalny łomot. Znaczy jest powrót takiego... Czyli ona została postawiona w tej roli, co Hołownia... Tak. Kałownia i tak dalej, tylko że teraz jest lewacka szmata, tak? Ktoś tam i to się tam... Jakieś takie historyjki. Zwróćcie uwagę, że ta nerwowość też o czym świadczy. No. To znaczy wtedy na ciebie jakby są te konta zadaniowane na plucie na Biejat, a część... Groźna, groźny, tak. Część... To jest cytat z konta osoby, która nie do końca... Dobrze, ale nie. Ja rozumiem, że mówimy o jednym cytacie, który się poniósł, ale jest rzeczywiście dosyć duży taki run na to, żeby hejtować... Bardzo jestem ciekaw. Kandydatka lewicy. Tu postawię kropeczkę, drodzy państwo, bardzo... Coś się kończy. Co bardzo to? Wam... A tak już żeśmy się rozkręcili. Ale słuchajcie, godzina 17 gadamy, no? Więc chciałem... A kanapki niezjedzone. No i właśnie... Ja troszkę zjadłem jako jedyny. Wstydliwi, jedźcie proszę. Dobra, ja tylko powiem, że zapraszam serdecznie na kanał Dominiki Wielowiejskiej. Dziękuję ci, Marcinie. Kanał na YouTubie. Wprowadzamy, jak zapowiedzieliśmy, rubrykę. Zaczynamy co tydzień program, co odwalił Stanowski. Pozdrawiamy. Ale ona moim zdaniem będzie się cieszyć bardzo dużym powodzeniem. Nie, ale to jest bardzo dobry pomysł, uważam. I co, dziękuję wam. Jesteśmy w restauracji Oficyna w Pałacyku Rozalin pod Warszawą. Restauracja o 13 się otwiera, potem to jest park chyba 20 hektarów. Pogoda piękna, więc zapraszam serdecznie. Dziękuję. Komentarze poczytam, już się boję. I do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Czy możemy zjeść kanapkę?